Cześć siemanko, ja jestem Kolabo, a w dzisiejszym odcinku wykonamy sobie pomiary od 0 do 100 i od 100 do 200. Zobaczymy, czy Leon cały czas jedzie tak jak jechał wcześniej, niedawno była regenerowana turbina. No i sprawdzimy, czy daje radę, czy jest trup. Z najważniejszych informacji otwórzmy sobie maskę i powiem wam co i jak. Tutaj mamy takie coś z takim czymś, z metalowymi rurkami, kolorowymi kabelkami, ale tak już zupełnie na poważnie, no to mamy tak. Mamy tu silnik 1.8 turbo o oznaczeniu ARY, seryjnie 180 koni tutaj było. Jest to napęd 4x4, taka ciekawostka, czyli na pewno zrobię lepsze 0-100. Z takich rzeczy, co tutaj zostało zmienione. Sztywny tip, intercooler Turbo Worksa, ten taki podstawowy, żeby się zmieścił pod ten zderzak. Turbina hybrydowa K03S, wałek jest od Astry 2.0 Turbo, natomiast koło jest od 2.0 TFSI silnika jakoś tam z Golfa prawdopodobnie. Dodatkowo jest tutaj instalacja gazowa, dlatego pomiary zrobimy sobie na benzynie i na gazie. Na gazie był w miarę świeżo strojony, bo gaz niedawno był robiony, a program na benzynie był robiony już dawno, zmieniana tu była sonda, takie pierdoły. Co jeszcze musicie wiedzieć? Jest tu pełny przelot, 2,5 cala, bez żadnych katalizatorów, to go nic nie blokuje. Opony, o, 215x40, 18, nie będzie problemu, opona nie jest szeroka, to pomiar wyjdzie normalnie. To jest 260 koni, seryjnie 180, 1.3 doładowanie. Takie resztę rzeczy, jakieś wizualne i takie pierdoły. Ogólnie o tym aucie więcej możecie się dowiedzieć z innych filmów. Tutaj tak na szybko po prostu wam powiedziałem co i jak. Zamykamy machę, kluczyki, wszystko mam. Okay. I przenosimy się kochani na zamknięty odcinek drogi. Tutaj wykonamy sobie pomiary 0-100 na gazie i na benzynie. Zrobimy sobie to w takim stylu, że ja założę opaskę, ale nie wiadomo, czy będzie dobrze widać ten licznik do konkretnie te prędkości. To jeszcze Julka osobno nagra od boku telefonikiem. Tak to będzie wyglądać. W późniejszym etapie filmu zrobimy sobie drive powik i na końcu będzie 100-200 pomiary. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i lecimy z tematem. To tak, zaczynamy pomiar. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Początkowo tak. Tu jest leciutko pod górę, ale to dosłownie ciutkę. Pierwsze pomiary, jak widzicie, tam gaz się świeci. Nie wiem, czy to widzicie, no ale świeci się gaz. Tak, no dobra. Resztę pomiarów robimy na benzynie, po prostu. Drugi pomiar. Lepszego nie poprawimy. Powiem wam tak, da się zrobić dużo lepszy czas, między innymi ciągnąc go jeszcze dłużej na jedynce i na dwójce, ale chyba nie chcę robić to temu autku. Teraz przejdziemy sobie do pomiarów 100-200, ale najpierw łapcie mały drive powik, taka luźna przejażdżka po mieście. Krótka przejażdżka, moi drodzy. I zaraz przechodzimy, jedziemy na autostradę i przechodzimy do pomiaru. Thank you.
wiecie, teraz zapikała kontrolka ciśnienia oleju. No i tak, wymieniliśmy czujnik, no i było wszystko dobrze przez około 2 tygodnie i po 2 tygodniach znowu wyskoczyła. Podpinaliśmy pod kompa u mechanika, wszystko jest dobrze, temperatura jest, wszystko jest dobrze. Jakby było jakieś ciśnienie, wiadomo, no to po pierwsze to auto już by nie żyło, jakby coś było nie tak z ciśnieniem oleju. Więc no nie wiem, czym to idzie, no ale czujnik był wymieniany i cały czas to samo, jak widać, mruga se o. No i tak trzeba, po prostu już się przyzwyczaiłem do tego i se tak mruga. Czasem coś się przypomni, zapika. No, no cóż, co ja mogę poradzić? Dobra, tylko można jeździć, obserwować i tyle. Dobrze, że osobna jest od poziomu oleju kontrolka. To jakby coś było nie tak z poziomem oleju, no to od razu się zaświeci tutaj, od razu obok. A tak to jest chill. Co, no troszkę ciepło wam powiem. 30 stopni ponad. Jak widzicie, jedziemy sobie już w kierunku Poznania. Wyjedziemy sobie, że tak powiem, na już za granicę naszą, polską, to zrobimy sobie ten pomiar, co nie? Jak widzicie, jak wyglądam, cudnie, co? Dobrze mi, tak? Nie, wyglądam jak kondom trochę, to tak jakby mi założyli. Ale cóż, przystępujemy do pomiaru 100-200, klasyczna procedura, trzeci lub czwarty bieg, od 80. Tam od 70-80 gaz do spodu, żeby już pełne doładowanie było przy stówie. Dobra, spróbujmy od razu. Dobra, więc czwarty bieg. Może tak też nagramy, żeby tu coś było widać. Pomiar na benzynie, kochani, mam nadzieję, że no może nawet tak z buta się uda, o, strój,
pomiary na benzynie. Teraz sobie zjadę tu, przełączę na gazik. O. Dobra. Z czwórki. Dobra. Piątce ciągnąć do końca i zrobiłby 200, ale jest mi szkoda, żeby tak do odciny go odciągnąć. Jakby to było auto kogoś na przykład i ktoś by powiedział, że nie jest mu tego szkoda i ciągnij do końca ile chcesz, no to bym przeciągnął do tych prawie 7000 obrotów i zrobiłoby to 200 na tej piątce, ale wolę sobie wrzucić szósteczkę i się aż tak nie przejmować. I tak auto dostaje po dupie przy takich obrotach. Troszkę oleju pewnie wciągnie, ale dobrze wyszło. No co, zrobiliśmy dwa pomiary na gazie, tak? Normalnie mówię, mamy 100 stopni, gdzieś taki normalny dzień. Dla was to dosłownie sekunda, ale u nas minęło parę dni i postanowiłem nagrać pomiary jeszcze nocą, ponieważ w momencie, gdy nagrywaliśmy pierwsze pomiary, było ponad 30 stopni i dzisiaj mamy, już wam pokazuję, pokaż, 18 stopni, dobrze jest, ładnie widać? Okej, mamy dzisiaj 18 stopni, no i zobaczymy, jak sobie poradzi przy 18 stopniach. Wydaje mi się, że na pewno wyjdą dużo lepsze pomiary niż na takim upale. No ale to sami sprawdzicie, więc teraz macie taką przyspieszoną wersję nocną pomiarów. Pierwszy pomiar 0-100 gaz. Pomiar drugi, benzyna, nasza miejscówka zamknięta. Zróbmy w tym miejscu jeszcze jeden pomiar, jak już jestem wyłączony, gaz możesz pokazać, no to nie, nic się nie świeci. Już wracamy, zrobimy sobie jeszcze jeden pomiar na gazie z zmianą biegu troszeczkę szybciej, z tą trójeczką jeszcze będziecie mieć takie porównania, jak lepiej jedzie. Czwarty pomiar, ostatni na dzisiaj w odcinku, gaz.
pierwszy pomiar, gaz. Drugi pomiar, gaz. Zobaczcie, jaka jest różnica, gdy w dzień jest ponad 30 stopni, a jaka jest różnica, jak robimy pomiary przy 19, gdzieś tak 20 stopniach. W ogóle inna temperatura oleju, 100 stopni ma po tym, jak już mocno dwa razy wykonaliśmy pomiar, dopiero 100 stopni olej, więc całkiem inna bajka. Też przeciągnąłem go na tej piątce do końca, stwierdziłem, że dobra, niecodziennie się robi taki pomiar, niecodziennie auto dostaje po dupie, raz. Można, zrobimy jeszcze na benzynie jeden taki pomiar dla porównania z gazem, jak to wygląda i cóż, ale to już na powrocie z Niemiec. Pomiar trzeci, benzyna. Czwarty pomiar, benzyna. W dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Więcej możecie widzieć takich rzeczy na Instagramie, więc wpadajcie. Jeśli zostawicie pod tym odcineczkiem minimum, to 100 łapeczek w górę, skromne, no to nagramy cały taki drive, pobieg z głowy. Może coś tam, jakieś nocne też ujęcia, to coś tam się więcej pobawimy. Tymczasem ja spadam, lecę.